Cześć, jestem Alicja i od 11 lat podróżuję po Sardynii. Podróżuję i nie mogę przestać. Zapraszam na relacje z całodniowej wyprawy kajakowej nad Zatoką Orosei na wschodnim wybrzeżu Sardynii. To właśnie tutaj najwyższe sardyńskie góry schodzą do morza, tworząc niesamowite miejsce dla pasjonatów kajakarstwa. Przyjeżdżamy na 9 rano pod skałę Pedra Longa. To ogromny skalny palec wskazujący w niebo na wysokość 128 metrów na północ od miasteczka Santa Maria na Varrese. Czeka już tutaj na nas Matteo z kajakami, a także niespodzianka. Mieliśmy płynąć sami, ale Matteo mówi: wiecie co, nie mam dzisiaj co robić, płynę z wami. To wspaniale, że będziemy mieć lokalnego przewodnika ze sobą, który na pewno opowie nam wiele ciekawych rzeczy. Pierwszy przystanek na naszej wyprawie kajakowej. Malutka plaża Baus. Minęliśmy przed chwilą miejsce, gdzie mniej ciepłe miesiące spada prosto z małego klifu do morza wodospad, kaskada Baus. A my tymczasem płyniemy na pierwszy postój na śliczną, małą plażę. Trasa wiedzie pod coraz wyższymi klifami. Docieramy do Grotta dei Colombi, czyli Groty Gołębi. Wielka niecka, wyrzeźbiona przez deszczówkę i morze w miękkiej, wapiennej skale, ma wysokość 7 metrów. Żyją tutaj dzikie gołębie, mają także swoje gniazda sokoły królewskie, cenne ptaki pod ochroną, które, wyobraźcie sobie, kiedy pikują na swoją ofiarę prosto w dół, osiągają szybkość ponad 200 km na godzinę. Nasze kajaki płyną dużo wolniej, a my po wizycie w Grocie Gołębi kierujemy się na ostatni punkt naszej trasy, gdzie będzie obiad i siesta. Ale nie wszyscy. Trójka z nas, odważni Maciek, Magda i Krzysiu, postanawiają oddzielić się od reszty grupy i dopłynąć do niesamowitego miejsca, Porto Petrozu. Tutaj, w wysokim kamiennym klifie, morze wyrzeźbiło głęboki wąwóz wcinający się w ląd, na końcu którego jest przepiękna, maleńka, dzika plaża. Obiad i siestę podczas naszego rejsu kajakowego odbywamy na plaży Cala Fenile. Część ekipy popłynęła dalej w stronę Monte Santo. Patrzymy właśnie, czy widać ich już gdzieś na morzu, ale jeszcze ich nie ma. Dopłyniecie tu 40 minut spod Pedra Longa. Wszyscy płyną dalej na te wszystkie modne, znane plaże, Cala Mariolu, Cala Luna, Cala Golorice. Ale tutaj też jest pięknie i na pewno dużo więcej spokoju. Nasz przewodnik opowiadał nam dzisiaj, że jego dziadek codziennie schodził z Baunej na Oślicy w dół do Santa Maria na Varrese, nosił mleko i sery. Oślica nazywała się Agata i właśnie w tym miejscu pewnego dnia Agata niestety runęła w przepaść ze ścieżki, którą tam widać powyżej. I tak zakończyła swoje pracowite życie ta sardyńska oślica. Wracamy z 8-godzinnej wyprawy kajakowej. Ruszaliśmy rano stąd, spod Pedra Longa. Posuwaliśmy się na północ wzdłuż wybrzeża. Super pomysł miał tutaj Matteo, żeby wymyśleć właśnie to, że ludzie mogą sobie ruszać kajakami prosto spod Pedra Longa, czyli w miejscu, gdzie właśnie zaczyna się ta najciekawsza część Zatoki Orosei.
Schodząc z kajaków, pełni pięknych wrażeń, podziwialiśmy wspinaczy eksplorujących skalne ściany Pedralonga. Ileż pięknych sportów można uprawiać na Sardynii przez cały rok. Planujemy wrócić w czerwcu przyszłego roku i pieszo dotrzeć do Porto Petrozu, pozostać tam na noc za zgodą władz Parku Narodowego i następnego dnia wrócić do Santa Maria na Varrese motorówką. Kto chętny na taką przygodę?